Dzień dobry, zapraszam do filii numer 6 Miejskiej Biblioteki Publicznej imienia Adama Asnyka w Kaliszu na krótką piłkę, czyli program rekomendujący książki poetyckie. Bohaterką dzisiejszego odcinka będzie ta książka. Zakład Pracy Chronionej. Barbara Jana Zdudek. Zaułek wydawniczy Pomyłka, Szczecin, 2012. Barbara Jana Zdudek, urodzona w 1976 roku w Chorzowie, poetka, animatorka kultury. Współtwórczyni Portu Poetyckiego w Chorzowie, niezwykłego festiwalu, jednej z największych cyklicznych imprez literackich na Śląsku, który odbywa się nieprzerwanie od 2009 roku, a we wrześniu 2022 roku będzie miał swoją jubileuszową 20. edycję. Barbara Jana Zdudek tworzy ten festiwal od samego początku przede wszystkim ze swoim mężem, także poetą, Jackiem Dudkiem, o nim też Wam opowiem, obiecuję, oraz z grupą innych twórców. Po więcej informacji zapraszam do infoboksu. Małżeńsko-literacki team nie zatrzymał się na porcie. Otóż Basia i Jacek stworzyli własnymi siłami dom pracy twórczej Makondo w Miedźnie w powiecie kłobuckim. Polecam Wam śledzić profil na Facebooku, bo to przedsięwzięcie jest po prostu niebywałe. Miejsce spotkań literackich, warsztatów, przystań dla artystów, a także dla uchodźczyń i uchodźców wojennych z Ukrainy. Dziś jednak będę mówić o Barbarze poetce. Zadebiutowała w 2009 roku tomem wierszy pod tytułem Oczy na uwięzi. W 2011 roku ukazał się arkusz poetycki pod tytułem Alfabet lęku, a w 2012 książka pod tytułem Zakład pracy chronionej. Jej częścią jest monodram, na podstawie którego Barbara wraz z mężem Jackiem przygotowała inscenizację teatralną. Następnie były tomy wierszy Za wcześnie na rytuały, rok 2017 oraz Mamidło, rok 2020. Barbara Jana Zdudek w jednym z wywiadów mówi tak. Poezja, którą uprawiam, podejmuje trudne tematy związane z nierównowagą psychiczną, cudnym, choć pełnym wyzwań macierzyństwem, bezpłodnością, niepłodnością, adopcją, chorobą i mierzeniem się ze śmiercią. O ile ostatnie z wymienionych zostały już rozpisane w wielu wariantach historii literatury, pozostałe zwracają uwagę na problemy, o których rzadko się pisze lub nie pisze się wcale. Staram się łamać kalki językowe, podważać stereotypy, zaprzeczać utartemu archetypowi matki. Opisane przeze mnie podmiotki liryczne wnoszą wiele nowego do poezji, nie tylko kobiecej. I te tematy znajdziecie we wszystkich książkach Basi. Jednak chcę mówić o tomie, który na mnie osobiście zrobił największe wrażenie. Zakład pracy chronionej. Książka niezwykle oryginalna. Już nawet z racji pewnych formalnych rozwiązań. Otóż ten pięknie wydany tom składa się z trzech części, mianowicie monodramu, wierszy i galerii grafik. Pierwsza część, monodram, zbudowany jest z czterech scen. Myślę, że warto przytoczyć teraz tytuły. Nakierują Was bowiem już na samo sedno tej książki. Posłuchajcie. Scena pierwsza, stanowisko montażowe, matka. Scena druga, stanowisko półproduktu, uwodzicielka. Scena trzecia, stanowisko kontroli jakości, zakład psychiatryczny. Scena czwarta, stanowisko wyrobów gotowych, urzeczowienie. Monodram zaczyna się opisem miejsca i kończy się wyjściem ewakuacyjnym. Fabryka, warsztat, może zakład naprawczy. Każda scena, każdy z tych stanowisk to jest taka osobna przestrzeń, na której poznajemy kolejne postaci kobiece, alegoryczne, przerysowane, ale przez to bardzo mocne i wyraziste. Bohaterka tego zbioru jest w każdej z tych odsłon jednocześnie sobą i każdą z tych postaci, czyli właśnie matką, uwodzicielką, pacjentką i tak dalej. Rację ma Karol Samsel, który w
wstępnym słowie napisał tak. Zakład jest książką o kobietach, mówiąc precyzyjniej o alegoriach kobiet. Więcej o wykorzystaniu kobiet przez alegorie. Monodram był przez te 10 lat od momentu, kiedy powstała książka, wielokrotnie wystawiany na scenie. Osobiście grała Barbara Jana z Dudek, natomiast komentarze czytał zawsze jej mąż Jacek Dudek. Spektakl robi niezwykłe wrażenie. Kto chce zobaczyć całość, polecam oczywiście górny róg ekranu. Natomiast łamiąc nieco sztywne ramy krótkiej piłki, postanowiłam zamiast zaprezentować wam dwa wiersze nagrane specjalnie dla nas przez poetkę, zaprezentować wam dwa fragmenty tego spektaklu. Oczywiście poprosiłam Barbarę również o nagranie czegoś specjalnie dla nas, ale to wszystko w swoim czasie. Bohaterka liryczna tych tekstów jest niejako zatrudniona w tytułowym zakładzie pracy chronionej. Ten zakład to może być jakiś warsztat, może być jakaś pracownia artystyczna, fabryka, nie wiem, może być to również więzienie czy miejsce izolacji, resocjalizacji. W każdym razie bohaterka zmaga się z licznymi problemami, z chorobami, z traumami, z lękami, z tym wszystkim, co z głębi podświadomości nami steruje. Zmaga się z własną cielesnością, fizycznością, seksualnością, na pewno też z jakimś rodzajem stygmatu społecznego, osoby odstającej od normy, choć z jej punktu widzenia raczej tłumionej, hamowanej przez te właśnie normy społeczne. W tym warsztacie, na kolejnych stanowiskach, w kolejnych scenach następuje stopniowa dekonstrukcja jej kobiecości. Można nawet powiedzieć, że dekonstrukcja, która bywa chwilami degradacją i demontażem bolesnym i makabrycznym. Jednym z obiektów tej operacji jest kluczowe zresztą pojęcie dla tej książki, czyli ciało. Ciało określa i wyraża osobę z jednej strony, ale z drugiej w jakiś sposób więzi, ogranicza. Z jednej strony nadaje tożsamość, z drugiej no demaskuje pewne słabości, ale bywa też zaczynem do urzeczowienia, uprzedmiotowienia. Wiele tekstów, które poznajemy w monodramie, poetka przeniosła wprost, inne po pewnej modyfikacji, po jakimś przetworzeniu, do drugiej części książki zatytułowanej Wiersze. Nie tylko to, że powtórzone są wiersze, ale cały układ tej drugiej części książki jest takim lustrzanym odbiciem monodramu i wiersze pogrupowane są w cztery tożsame dla pierwszej części grupy cykle, mianowicie matka, uwodzicielka, pacjentka, urzeczowienia. Dalej mamy jeszcze zakład pracy chronionej i ostatni cykl wyjście ewakuacyjne. Chwilami gęstą, chwilami oniryczną atmosferę tekstów Jana z Dudek wzmacniają niezwykłe grafiki Macieja Woltmana, równie nieoczywiste i tajemnicze jak wiersze i podobnie jak one prześwietlające na różne sposoby, na różnych poziomach i pod różnym kątem kobiecość. Grafiki ilustrujące wiersze zostały zebrane w ostatniej części książki, ekspozycja prac Macieja Woltmana. Można więc niezależnie od utworu poetki zajrzeć do galerii grafik. Poprosiłam Barbarę, żeby dekadę po ukazaniu się tej książki powiedziała nam kilka słów o niej, ale również o sobie, o tamtej sobie sprzed dekady i o sobie dzisiaj. Miałam pójść do lasu, żebyście posłuchali śpiewu ptaków, ale nie zdążyłam. Kim byłam 10 lat temu? Wydawało mi się, że nikim. A jednak stworzyłam zakład. A może to zakład stworzył mnie? Nie mnie to osądzać. A może porozmawiajmy o zakładzie pracy chronionej? Czym jest? Czym był
i czym się stanie. To ja jestem zakład pracy chronionej. A może to Makondo jest moim zakładem pracy chronionej? Zakład pracy chronionej był parasolem, który mnie chronił. Nie potrzebuję już parasola. Zakład pracy chronionej. Ciało, kobieta, matka, uwodzicielka, wariatka, kobieta, a może dom? Na pewno parasol, który mnie chronił. Z pewnością przełamywanie barier. W każdym razie jestem tutaj i niczego się nie boję. Bo wróć. Boję się tego, że nie będę mogła być tutaj. Benz. Chyba nie spodziewaliście się jakiejś tutaj specjalnie literackiej mowy. Matka, uwodzicielka, wariatka, kobieta. W pierwszej części matka, między innymi tak nam się przedstawia. Mam syna Jerza i córkę z piasku. Matka po pierwsze, drugie i trzecie. Prezentuje nam też swoje dzieci. Na przykład córka bała się zamkniętych drzwi i samochodu, który ją tam przywiózł. Tyle, że każdy samochód był tym samochodem, a każde drzwi tymi drzwiami, które się zamknęły dla niej. W drugiej części kobieta staje się uwodzicielką, suką, której nie można się oprzeć, która dręczy i fascynuje, która zapowiada w wierszu Metropolia: opowiem wam historię z niejasnym początkiem i kiepskim zakończeniem. Niewinny flirt i na rewersie mroczny erotyzm, potrzeba bliskości versus wyuzdanie. Ta część nam w jakiś sposób ilustruje mnogość odsłon, w których manifestuje się kobiecość i seksualność naszej bohaterki. Natomiast wprost z uwodzicielki staje się ona w trzeciej części pacjentką. Tu, co zrozumiałe, mamy oczywiście największą dawkę szaleństwa. Posłuchajcie fragmentu. Scena trzecia. Stanowisko kontroli jakości. Zakład psychiatryczny. Na łóżku obok. Pomarszczona twarz. Wiotkie ciało. Pani od kotka, którego nigdy nie było. Leżymy naprzeciw. Wyrwana z kontekstu. Młoda. Ciągle jeszcze młoda. I pani od kotka, którego nigdy nie było. Wstaję. Zabieram czarny swetr. Idę gęstym od moczu korytarzem. Zmierza w moją stronę Mesjasz, który nie jest Mesjaszem. Ktoś zgwałcił mu córkę, której nigdy nie miał. Poganin z rękoma przy uszach, wybraniec szwarckopów. Ma gozią brudkę i wyłupiaste oczy. W palarni zaczyna się prawdziwy pchli targ. Widzeń, wcieleń i afektów. Chłopak z pętlą na szyi, którego imienia nie pamięta dziewczyna znaleziona pod schodami. Młoda Sylwia Plat nie rozumie, że przekroczyła granicę. Gładko przyjdzie przekroczyć kolejną, zmutować w następne szaleństwo. Nieśmiertelny wybiera co lepsze pety z popielniczki, prostuje, niezgrabnie podpala.
Nieśmiertelny wrzucił lokówkę do wanny, przegryzł dwa rtęciowe termometry i przeciął ścięgna pod łokciem. W tym szaleństwie równowagi nasza bohaterka będzie szukać na przykład w codziennych rytuałach. Choćby w domowej ceremonii parzenia herbaty, rytuał parzenia herbaty z wariatem w tle zaczyna się od zdjęcia pasów. Okazuje się to jednak mało skuteczne, bo te wszystkie obsesyjne, takie kompulsywne czynności no nie są wystarczającym remedium na zaburzenia czy lęki. Ale jest jeszcze dom pod lasem. To jest taki wież wieloczęściowy, bardzo ciekawy. On trochę łamie konstrukcję tego tomu, ale jednocześnie jest takim przełomem czy wyłomem w całej tej historii, w historii stwarzania się naszej bohaterki. Las jest w opozycji do zakładu, daje jakieś ukojenie, schronienie, ale nie tylko kobiecie, również postaciom znanym z poprzednich części i zdarzeń. Pani od kotka wraca z gór. Mesjasz bawi się z córką przy rzece. Góry obejmują nas czule, nie ma miejsca na grzech, nikt nie boi się ciemności. Czy to schronienie jest realne? Czy ono załatwia sprawę? Jestem w domu pod lasem, którego nie ma, którego nigdy nie było, a on wchodzi do izby. Szukamy dalej. Może ulgę przyniesie urzeczowienie. Scena czwarta. Stanowisko wyrobów gotowych. Urzeczowienie. Coraz częściej, przyglądając się rankom, strukturze skóry, białym krwinkom w moczu, wchodzę na kolejne poziomy włókien i kości. Krzesło, na którym mnie przewieszono, stoi tutaj 35 lat. Lite drewno, klejone, wbijane, tapicerowane siedzenie, jedna noga za krótka, a może podłoga krzywa. Punkt odniesienia zależy od tego, czy spadam, czy siadam. Rzadko udaje się stanąć na dwóch łapach. Mam wyostrzony zmysł nierównowagi. Dlatego wchodzę na drzewa, oddając ciało młodym pędom jabłoni. Nieobliczalne staje się obcowanie z rzeczą. Nieobliczalne staje się obcowanie z rzeczą. Czy urzeczowienie, zespolenie z przedmiotami wystarczająco chłodzi emocje i pozwoli kobiecie stać się samodzielną i samowystarczalną? No to z tym pytaniem sami się uporajcie. Wiersze Barbary Janas-Dudek nie przestaną nas dotykać po zamknięciu książki. Nie będziemy chcieli o nich zapomnieć. Zostaną w naszych głowach, będziemy się nimi żywić, pisała Mirka Szychowiak. Wprawdzie w komentarzu do innej książki, ale przyznacie, że pasuje. Leszek Żuliński, poeta i krytyk literacki, nasz przyjaciel Basiu, który odszedł miesiąc temu, powiedział swego czasu o twojej książce tak. Jest to bez wątpienia dzieło nieszablonowe i napisane w przejmującym uniesieniu. Myślę, że autorka otworzyła nowy rozdział poetyckiego języka i rozumowania. W tym siła i waga tej książki. Zostawiając was z tą rekomendacją, chcę zwrócić uwagę na to, co tutaj się dzisiaj podziało. Oprócz wierszy mieliśmy rysunki, to akurat nie jest nic nowego, ale mieliśmy również spektakl, fragmenty spektaklu, mieliśmy teatr. Tak to jest, że krzyżują się i przeplatają różne dziedziny sztuki, a ja będę jeszcze nie raz was tutaj zaskakiwać, może jakimiś muzycznymi, może właśnie teatralnymi elementami. A jeśli muzycznymi, to niekoniecznie musi być to poezja śpiewana. Zobaczcie na przykład, jaką koszulkę mam dzisiaj
na sobie. To jest z festiwalu Gotham. Przy okazji pozdrawiam Petera Domasa Betko, szefa festiwalu i całą ekipę. A robię to dlatego, że skądinąd wiem, że nasza piłka toczy się również w stronę Słowacji. Także nigdy nie wiemy, dokąd nas tutaj zawiedzie serw, tak samo jak nie wiemy, jaka poezja, jaka muzyka, jaka sztuka zawita w szczypiornie.